Serdecznie witam. Na poprzednim spotkaniu rozważaliśmy treść dotyczącą śmierci i zmartwychwstania dwóch świadków, jaka zawarta jest w tekstach od 11 do 14 w 11 rozdziale Apokalipsy. Kolejne teksty od 15 do 19 opisują wydarzenia, jakie następują, gdy zatrąbi siódmy anioł. Jednakże dzisiaj nie będziemy ich ponownie rozważać, ponieważ na 21 spotkaniu omówiliśmy już sceny związane z głosem siódmej trąby, łącząc je wtedy z opisem dotyczącym trąbienia anioła szóstego. Tamto spotkanie zatytułowane Apokaliptyczne trąby szósta i siódma może warto by było sobie kiedyś odtworzyć i przypomnieć. Powtórzę, było to dwudzieste pierwsze spotkanie. Dzisiaj, co prawda, powrócimy jeszcze do wydarzeń należących do siódmej trąby, a to dlatego, że ostatnie dwa teksty jedenastego rozdziału mają ogromne znaczenie dla zrozumienia drugiej części Księgi Objawienia. Przedtem jednak zaprośmy naszego Boga, aby był z nami podczas Również tego spotkania. Drogi Boże, przyjm cześć i uwielbienie za Twoją wielką miłość, dobroć, miłosierdzie i przyjmij naszą prośbę. Teraz, Panie, kiedy chcemy przygotować się do poznania Twojego proroctwa, jakie zawarłeś w kolejnych rozdziałach Apokalipsy, do takiego zanurzenia się w Twoim słowie, by czerpać z niego mądrość. Wiedzę. Daj nam Panie jasne umysły i właściwe zrozumienie tego, co będziemy czytać. W imieniu Pana Jezusa o to proszę. Amen. Przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania będzie wprowadzenie do drugiej połowy treści Apokalipsy. Osoby, które być może niedawno dołączyły do nas. I nie brały udziału we wszystkich poprzednich naszych spotkaniach, mogą napotkać na pewne trudności ze zrozumieniem materiału zawartego w kolejnych rozdziałach tej księgi. Druga część objawienia prezentuje bowiem materiał dotyczący ostatnich wydarzeń w historii naszej planety. Struktura pierwszej połowy księgi jest raczej prosta, zrozumiała i przejrzysta. Dotyczy głównie historii Kościoła na przestrzeni ery chrześcijańskiej. Spotkaliśmy się tam z poselstwem do zborów, wizją zdejmowania pieczęci, a także trąbienia. Każda z tych treści była też wyraźnie zapowiedziana we wstępnych, poprzedzających ją wizjach. W drugiej połowie księgi, którą właśnie mamy przed sobą. Również znajdujemy zapowiedzi tego, co ma nastąpić, chociaż nie dzieje się to tak wyraźnie i oczywiście, jak na początku, ale zawsze zgodnie z apokaliptyczną strukturą tej księgi. O tym mówiliśmy na pierwszych naszych spotkaniach. Postarajmy się sobie przypomnieć i powtórzyć przynajmniej jedną ważną charakterystykę apokalipsy w tym względzie. Struktury literackiej tej księgi. A tym spośród naszych drogich słuchaczy, którzy być może teraz dołączyli do rozważania tych proroctw, to może pomóc wejść w szczególną atmosferę poruszania się w klimacie tych apokaliptycznych wizji. Zastanówmy się nad tym, jak i dlaczego właśnie w taki, a nie inny sposób Należy czytać tę księgę, aby ją rozumieć. Powtórzę może bardzo krótko, że my urodziliśmy się i wychowali w zupełnie innej kulturze niż kultura semicka, do których ludzi to poselstwo Apokalipsy było najpierw kierowane. My musimy nauczyć się rozumieć ich sposób myślenia. W dotychczasowych spotkaniach zwracaliśmy nieraz już uwagę na to, że w normalnym tekście, do którego myśmy przywykli, opowiadaniu historii czy przekazie, zazwyczaj na początku mamy wstęp, wprowadzenie do danego zagadnienia, następnie jego główną treść czy zawartość, jakkolwiek byśmy ją chcieli nazwać, i zakończenie. Jednak w księdze objawienia, o czym już zdążyliśmy się przekonać, jest nieco inaczej. Zamiast dokończenia rozpoczętej myśli, apokalipsa w podsumowaniu tego rozdziału, czy wizji, czy przekazu, umieszcza w tym podsumowaniu, zarazem wprowadzenie do wizji następnej, czy też Następnego rozdziału, gdy już mamy podział księgi na rozdziały. Jest to jak ziarno wrzucone do ziemi, które w kolejnych rozdziałach, wizjach, opisach zacznie się rozwijać, wzrastać i przynosić owoc. Gdy tego nie uwzględnimy, możemy się zagubić w treści. Typowym przykładem, który już w swoim czasie mogliśmy zaobserwować, jest treść zawarta w trzecim rozdziale Apokalipsy, wierszu 21. Odczytam teraz ten tekst, abyśmy przypomnieli sobie dokładnie jego treść, bo do niej będziemy za chwilę nawiązywali. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem, i zasiadłem wraz z Ojcem Moim na jego tronie. Tekst ten, jak wiemy, kończy niejako zamyka treści poselstw do siedmiu zborów i przekazane im obietnice. Ale zarazem stanowi wprowadzenie do rozdziałów czwartego i piątego Apokalipsy, w których przedstawione jest zwycięstwo Jezusa jako baranka. I zajęcie przez niego miejsca na tronie wraz z ojcem. W przekonaniu wielu biblistów, klucz do właściwego zrozumienia drugiej połowy, czyli rozdziałów od 12 do 22 księgi Apokalipsy, znajduje się w 18 wierszu jedenastego rozdziału. Za chwilę go odczytamy. Wiele osób, które studiując Słowo Boże przedstawione w księdze objawienia, zrozumiało, że to sam Bóg, autor Apokalipsy, pozostawił nam ten klucz, tę wskazówkę, tę pomoc, byśmy nie chodzili po omacku, ale mogli trafnie odnaleźć i zrozumieć znaczenie podanych nam proroctw i opisywanych wydarzeń. W treści 11 rozdziału wiersza 18 znajdujemy myśli, które pomagają nam w odnalezieniu znaczenia i sensu wizji zawartych w kolejnych rozdziałach. Wizji, które dotyczą czasu, kiedy to historia tego świata doprowadzona jest do ostatecznych rozstrzygnięć. W Księdze Objawienia spotykamy więcej takich tekstów które z uwagi na swą specyfikę doczekały się takich określeń jak teksty trampolinowe, a więc teksty mocno osadzone na fundamencie opisanej już treści, ale jak trampolina pomagające na odbicie się od tych treści i przeniesienie do nowej rzeczywistości. Niektórzy te teksty nazywają tekstami dwukierunkowymi. O tym już kiedyś rozmawialiśmy. One podsumowują to, co już się wydarzyło, czy to, co już zostało nam przekazane, a zarazem sygnalizują, zapowiadają to, co ma dopiero nastąpić i co będzie opisane w dalszej treści. Popatrzmy na przykłady, Tekstów dwukierunkowych w Księdze Objawienia. Funkcja dwukierunkowości tekstu polega na tym, że z jednej strony ten tekst, te same treści, sumują, jak gdyby, zamykają poprzedni temat, poprzednie zagadnienie, a z drugiej strony służą również jako zapowiedź tego, co ma nastąpić. I teraz popatrzmy na te teksty. Które w Apokalipsie już znaleźliśmy wcześniej. Apokalipsa pierwszy rozdział, wiersz dwudziesty. Wizja siedmiu świeczników i kogoś, kto między nimi się przechodzi. Jest to wprowadzenie w treści drugiego i trzeciego rozdziału, a więc wprowadzenie w treści siedmiu listów do zborów azjatyckich. Tam będzie ciągłe odwołanie się do tej wizji. Trzeci rozdział wiersz 21, już omówiliśmy sobie przed chwilą, a więc on nas wprowadza w czwarty i piąty rozdział. Wtedy gdy Chrystus jest przyjmowany przez niebo po złożeniu swojej ofiary i to wszystko co później się dzieje. W Apokalipsie w szóstym rozdziale w wierszach 16 i 17 opisany jest powrót Jezusa. Pada tam to pytanie, kto się ostać może? I odpowiedź na to pytanie znajdujemy w treści siódmego rozdziału. A teraz jesteśmy przy jedenastym rozdziale w wierszu osiemnastym, gdzie jest mowa o gniewie narodów, o sądzie, o nagrodzie, o karze, a w rozdziałach od dwunastego do dwudziestego drugiego to wszystko będzie nam pokazane w różnych sytuacjach w czasie, tak jak miało to następować. W dwunastym rozdziale, wiersz 17, to jest kolejny tekst dwukierunkowy, czy ten trampolinowy, w którym możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o tym, co już się działo, ale. Ten tekst otwiera nas na treści 13 i 14 rozdziału. Nie dotykam żadnych szczegółów, dlatego że o szczegółach będziemy mówili, gdy dojdziemy do odpowiednich miejsc i tekstów. Zdajemy sobie sprawę z faktu, jak ważne znaczenie mają te teksty dla właściwego rozumienia dalszej treści Apokalipsy. Tekst osiemnasty z jedenastego rozdziału stanowi jak gdyby punkt zwrotny w strukturze Księgi Objawienia, która w swojej drugiej połowie zdecydowanie na końcowych wydarzeniach historii tej Ziemi. Przypatrzmy się temu z bliska. Na ekranie mamy pierwszy człon z tego tekstu, na który zwróciliśmy uwagę z 11 rozdziału i wiersza osiemnastego. Rozgniewały się narody. Pod każdym z takich stwierdzeń, którym przyjrzymy się bardzo uważnie, podane tekst czy teksty nawiązują do tej myśli wyrażonej również w drugiej części apokalipsy tu na przykład mamy ten tekst apokalipsa 12 rozdział wiersz 17 i zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa które szczerze przykazań bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. To jest ten gniew samego szatana, który przerzuca na ludzi, bo ludzie są jego narzędziami. Ten gniew narodów opisany jest w rozdziałach od 12 do 14. Wyraża się on w walce, jaką szatan i jego zwolennicy w postaciach zwierząt wychodzących z morza, z ziemi którzy toczą z Bogiem bój, walczą z Jego ludem. W tym samym czasie Bóg kieruje do mieszkańców Ziemi ostatni apel o przyjęcie Ewangelii Zbawienia, a także ostatnie ostrzeżenie i wezwanie do upamiętania się. Teksty zakolorowane na żółto mamy podane w tej treści. Popatrzmy na te kolejne hasła, czy określenia zachowań się ludzi czy Boga. Gniew twój rozgorzał. I znowu tekst nawiązujący do gniewu Bożego jest wzięty z piętnastego rozdziału i wiersza pierwszego Apokalipsy, a więc z tej drugiej części. I w piętnasty i szesnasty rozdział opisują nam, na czym On polega. Tekst 15 rozdziału wiersza pierwszego brzmi i widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny, siedmiu aniołów, z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. Popatrzmy, jak wyraźne odwołanie się do tego, czym kończyła się pierwsza część. Apokalipsy znajdujemy w treści części drugiej, dotyczącej już samych wydarzeń i szerokiego ich opisu. Kolejne myśli. Czas sądu nad umarłymi. I tutaj z 20 rozdziału Apokalipsy przytoczony jest wiersz 12 i widziałem umarłych wielkich i małych stojących przed tronem i księgi zostały otwarte również inna księga księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego co zgodnie z ich uczynkami napisane było w księgach a w zasadzie o tym traktują rozdziały od 19 do 22 nagroda dla sług ten sam tekst który przed chwilą czytałem wytracenia tych którzy niszczą ziemię w XIX rozdziale apokalipsy i w wierszu drugim mamy gdy już chodzi o to Kalanie, zanieczyszczanie tej ziemi. To Jan słyszy te słowa. Prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego, chodzi o Boga. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła Ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. A więc zwróćcie uwagę. Jak dokładne odniesienia znajdujemy w tych rozdziałach od 19 do 22 w księdze objawienia. I znowu w tekstach, które mamy tutaj po prawej stronie ekranu, w treści umieszczonych, jest to uzasadnione. A teraz przypomnijmy sobie ponownie, ten dwuczłonowy układ tekstu Apokalipsy z uwzględnieniem tekstu dwukierunkowego, jak gdyby pośrodku tych treści umieszczonego. Pierwsze 11 rozdziałów przedstawiają wydarzenia dziejące się na Ziemi od wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa aż do jego chwalebnego powrotu gdy przyjdzie, aby zabrać swój lud do domu ojca. Ostatnie 11 rozdziałów koncentruje się głównie na ostatnich wydarzeniach w czasie przed zakończeniem historii tej ziemi. W tekście 11 rozdziału i wierszu 18 jak w zarodku zawarty jest boski zarys wydarzeń wynikających z podstępnych działań głównych przedstawicieli tych sił, organizacji, środowisk, koalicji i ruchów, które mobilizują ludzkość do walki z Bogiem oraz postępowanie Boga w tym kontekście, a również Jego wiernych. Wszystkie te sceny możemy zobaczyć w ostatnich rozdziałach Apokalipsy. Chciałbym mocno podkreślić, iż fakt, że ten dwukierunkowy tekst wyraża treści poselstwa siódmego anioła, dodatkowo wyraźnie i dobitnie przemawia za tym, że jego przesłanie odnosi się do wydarzeń czasów końca. Proponuję, byśmy otworzyli Biblię i bliżej zapoznali się z treścią dwunastego rozdziału Księgi Objawienia. I dzisiaj dotyczyć to będzie pierwszych tylko pięciu tekstów. I ukazał się wielki znak na niebie niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd. A była brzemienna I w bólach porodowych I w męce rodzenia krzyczała I ukazał się drugi znak na niebie Oto ogromny rudy smok Mający siedem głów i dziesięć rogów A na jego głowach siedem diademów A ogon jego zmiótł trzecią Część gwiazd niebieskich I strącił je na ziemię I stanął smok przed niewiastą Która miała porodzić Aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecie. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecie jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Tutaj po raz pierwszy w objawieniu pojawia się opis dziwnych i strasznych dzikich zwierząt. Greckie określenie terion – to jest dzikie zwierzę w odróżnieniu od zoon zwierzę oswojone, zwierzę domowe, do tej pory była o nich jedynie mowa. Teraz takie zwierzę bestia została opisana jako smok. Łatwo orientujemy się, że od tego miejsca wszystko już będzie w apokalipsie inne niż do tej pory. Czy Oglądałeś kiedyś film pod tytułem Król Lew albo polski program pod tytułem Polskie Zoo? Mam pytanie. Czy te obrazy opisują życie zwierząt, a może one przedstawiają coś innego i kogoś innego? Jeśli oglądałeś je, to wiesz, że one dotyczyły nie życia zwierząt, ale relacji między ludźmi. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się bliżej wszystkiemu, co zostało napisane w przeczytanych tekstach. Spotykamy się tutaj ze Smokiem, aniołami, niewiastą. W kolejnych rozdziałach zobaczymy jeszcze inne zwierzęta, a nawet żaby. Opisy ich wszystkich świadczą, że to nie są opisy normalnych. Zwierząt. Obrazy te są nienaturalne. Mamy do czynienia z apokaliptyczną symboliką. Czytając Apokalipsę, odczuwamy potrzebę zrozumienia jej przesłania. Jest to równie konieczne jak podczas oglądania kreskówki pod tytułem Król Lew. I zwróćcie uwagę, że dzieci które nie wychwytują jeszcze tego przesłania, że była to kreskówka na temat relacji międzyludzkich. One czytają i myślą, że chodzi o zwierzęta, że chodzi o króla Lwa. Starsze osoby, które już znają życie, patrząc na ten sam obraz, widzą zupełnie co innego. Widzą siebie bardzo często. A więc popatrzmy, jak jest z czytaniem Apokalipsy. Gdy nie jesteś przygotowany na nią, to będziesz myślał, że chodzi o rogi, o dzikie zwierzęta, ale podobnie jak film, o którym mówiliśmy, objawienie nie mówi o zwierzętach. Mówi o sytuacjach i relacjach międzyludzkich. Funkcjonuje w tym miejscu Apokalipsa jak przypowieść o życiu na Ziemi i nie tylko na Ziemi, ale też w całym wszechświecie. Dodatkowo wizja przedstawiona w następnym wierszu 11 rozdziału, czyli w wierszu dziewiętnastym, stanowi tło i jakby wystrój dla sceny wprowadzającej w treść drugiej połowy objawienia. Przeczytajmy ten tekst. Dziewiętnasty wiersz z jedenastego rozdziału, tuż za tekstem dwukierunkowym. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza w świątyni jego, i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad. Świątynia Boża oddana tutaj słowem greckim naos, co oznacza obecność Boża, świątynia, w której On się znajduje. W tym przypadku mowa jest o miejscu najświętszym, o czym świadczy widoczna arka przymierza, bo ta znajdowała się w tym najświętszym miejscu świątyni ziemskiej. Skrzynia przymierza, z czym nam się kojarzy? Przede wszystkim z przykazaniami, z dekalogiem. A miejsce najświętsze i możliwość zajrzenia i wejścia do tego miejsca i grzmoty, i błyskawice, i trzęsienie ziemi, i grat kojarzą się z ostatnimi wydarzeniami w aspekcie sądu. O tym już mówiliśmy w szóstym rozdziale. Apokalipsy od wiersza 12 do 17. Patrzymy na ilustrację wnętrza świątyni izraelskiej. Miejsce święte, tak jak opisane, i miejsce najświętsze. Ale nas w tej chwili nie interesuje miejsce święte. Ale interesuje nas ten tekst 19 z 11 rozdziału, który mamy wypisany w tej chwili na planszy przed sobą. Co na podstawie tego tekstu możemy stwierdzić? Na który przedział świątyni zwrócono uwagę Jana? Na święte czy na najświętsze? Oczywiście, Mowa jest o wystroju miejsca najświętszego. Skrzynia Przymierza to jest właśnie ta, której wieko nazwane było Ubłagalnią, a w której to skrzyni był dekalog, dziesięć Bożych Przykazań. Ubłagalnia to szczerozłote nakrycie skrzyni Przymierza. Symbolizowało działalność tego, który jest naszym ubłaganiem. Bo myśmy złamali, jako grzesznicy, zakon, który w tej skrzyni był przechowywany. Nad ubłagalnią jasność była widoczna i ona świadczyła o obecności Boga. Ale pomiędzy złamanym dekalogiem i grzesznikiem, a Chwałą Boga znalazła się ubłagalnia. Znalazł się Chrystus, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. Dlatego możemy żyć w obecności Boga. W dniu dziesiątym Tiszri, siódmym miesiącu według kalendarza izraelskiego, żydowskiego, następował Dzień Pojednania. Po żydowsku Yom Kippur. Był to dzień sądu, dzień oczyszczenia. I ta wizja stanowi jak gdyby wystrój, jak gdyby tło dla tych rozdziałów w apokalipsie, które mamy przed sobą. Dwunasty, trzynasty, czternasty, a nawet następne. Jak to wszystko można zinterpretować? Istnieje kilka możliwości interpretacyjnych. Zwróćmy na nie uwagę. Jeśli skoncentrowalibyśmy się na Dekalogu, dziesięciu Bożych przykazaniach tam przechowywanych, to wydarzenia, które przedstawiają i przedstawiane będą w tych rozdziałach, należałoby oglądać w świetle niezmiennego obowiązującego nasz Wszystkich prawa Bożego Dekalogu. Jeśli natomiast skoncentrowalibyśmy się na ubłagalni, to ozn oznaczałoby, że wszystko, co zostanie przedstawione w tych rozdziałach następnych, a co dotyczy człowieka, dziać się będzie tylko i wyłącznie dzięki ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu, w atmosferze Bożej łaski. W atmosferze przebaczenia. Jeśli natomiast skoncentrowalibyśmy się na fakcie otwarcia tej świątyni, to może to oznaczać, iż Bóg chce skoncentrować naszą uwagę na dniu pojednania, na dniu sądu. Jak wiemy, jedynie raz w roku. Miejsce najświętsze było otwarte dla służby, ale tylko najwyższego kapłana. Jednak służbę, którą wykonywał, wykonywał dla całego ludu Bożego. Jeżeli o to właśnie chodzi, to czytając rozdziały 12 do 14, winniśmy je badać w aspekcie eschatologicznego sądu Bożego. Zatem która z tych interpretacji, z tych spojrzeń jest właściwa? Wiemy, że może chodzić oddzielnie o każdą z nich, a może istnieje potrzeba wzięcia pod uwagę ich wszystkich razem, jako całości? Nie da się usunąć ze świątyni izraelskiej żadnego sprzętu, aby świątynia pozostała świątynią, i w Nowym Testamencie. Gdy Chrystus oręduje i służy w niebiańskiej świątyni, nie wolno nam zapominać o tym wszystkim, co w świątyni ziemskiej było lekcją poglądową na Jego służbę. W miarę rozważania treści wspomnianych rozdziałów, zwracajmy bacznie uwagę na te rzeczywistości i bądźmy otwarci na Boże prowadzenie. A teraz już zajmijmy się pierwszymi tekstami dotyczącymi wizji pokazanej Janowi w dwunastym rozdziale. Dwunasty rozdział można podzielić na kilka części. Tutaj mamy podział na części cztery. Pierwsze pięć tekstów to walka między smokiem i niewiastą o jej dziecko. Od wiersza siódmego do dwunastego. A może już od wiersza szóstego, opis wojny w niebie, to jest wstawka taka w przerwie opisu losów niewiasty, do których nawiązuje już szósty wiersz. Od wiersza trzynastego do szesnastego jest wyjaśnienie tego, jak to się stało, że wojna, która rozgorzała w niebie, toczy się też na ziemi i opisane są dalsze losy niewiasty. Wiersz 17 zamyka rozdział 12 i wprowadza czytelnika do kolejnych rozdziałów 13 i 14. Ten wiersz 17 jest wierszem dwukierunkowym, o czym już wcześniej mówiliśmy. A teraz chcielibyśmy szczegółowo przyjrzeć się poszczególnym myślom w tym 12. rozdziale. Wiersz pierwszy i drugi. I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, na głowie jej korona z dwunastu gwiazd, a była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Znak, wielki znak. Jest tutaj greckie słowo semeion, co oznacza znak, znamie, Coś niezwykłego, coś zaskakującego, jakieś zjawisko, może nawet cud. Teksty, w których jeszcze występuje to określenie, mamy na ekranie. W Księdze Objawienia większość znaków, a także cudów czyniących jest przez Diabła i jego sojuszników. I tutaj mamy kolejne teksty. Z rozdziału 13, 16 i dziewiętnastego. Niewiasta jest symbolem ludu, kościoła Boga, ludu wiernego Bogu, ale czasem i odstępczego. W podanych tekstach znajdziemy te myśli i wierzę, że będziecie chcieli zajrzeć do tych tekstów. Ten symbol niewiasty jako Kościoła, kościoła Chrystusa. Występuje także w Nowym Testamencie, w liście do Koryntian, czy w liście do Efezjan, czy tutaj w Apokalipsie. Jest to niewiasta, która ubrana jest w słońce, ma pod stopami księżyc i na głowie koronę z dwunastu gwiazd. Tło dla tej części wizji stanowią starotestamentowe teksty z Psalmu 84, księgi rodzajów. Rozdział 37, wiersz 9, 10. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, wiersz 20. I Księga Pieśni nad Pieśniami, rozdział 6 i wiersz 10. Korona, którą nosi Niewiasta, to Stefanos w odróżnieniu do diadema. To Laur. Korona, jaką otrzymują zwycięzcy. Ona była przyobiecana w poselstwie do siedmiu zborów, przynajmniej dwóm z tych zborów, które toczyły bój o zbawienie. Dwanaście to starotestamentowa liczba, i nowotestamentowa. W, obydwum, w obydwu przypadkach symbol ludu Bożego, dwunastu patriarchów w Starym Testamencie. I dwunastu apostołów w Nowym Testamencie. Jak wiemy, oni stanowili podstawę, ten człon główny Kościoła Bożego podczas historii ludzkości. W Piśmie Świętym, szczególnie w Objawieniu, jest mowa o niewieście czystej, co oznacza Kościół wierny Bogu. W XIX, w drugim rozdziale możemy o tym. Przeczytać, a także o niewieście nierządnej. O tym, albo ślady tego mogliśmy znaleźć w wyraźnych przesłaniach tekstów, które na poprzednim ekranie oglądaliśmy, w tekstach starotestamentowych proroków. W Nowym Testamencie i w Starym Testamencie niewiasta nierządna to kościół niegdyś wierny Bogu który jednak zdradził swojego Boga. W Apokalipsie w 17 i 18 rozdziale dużo na ten temat możemy przeczytać. Niewiasta brzemienna to symbol Izraela starego testamentu, z którego to jako złona tego kościoła, z oblubienicy Boga, urodzi się obiecany i długo oczekiwany mesjasz, zapowiedziany już Wtedy, gdy pierwszy grzech pojawił się na tej ziemi. Odwołujemy się tutaj do protoewangelii z Księgi Rodzaju, trzeci rozdział, wiersz piętnasty. Wiersz trzeci. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów. Smok, po grecku drakon, to obraz z mitologii Bliskiego Wschodu, to potwory morskie, nazwane też lewiatan, rahab. W czasach starotestamentowych te dwie postacie zostały wykorzystane jako metafora wrogów ludu Bożego, których on, Bóg, zniszczy w swoim czasie. Czytamy o tym w psalmach 74. Werszu 14, 89 wierszu 11. Izajasz wrogów Izraela nazywa lewiatanem, zwinnym wężem i ogłasza jego karę i śmierć, których smog wąż doświadczy z ręki Pana. Izajasz 27 rozdział, wiersz 1. W mitologii siedmiogłowy smog był ogólnie znanym potworem. Apokalipsa, 12 rozdział, wiersz dziewiąty, utożsamia tego smoka z wężem starodawnym, diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Siedem głów to mocarstwa, poprzez które smok działa na ziemi. Moglibyśmy tutaj wyliczyć takie jak Egipt, Asyria, Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym, Ateizm. Dziesięć rogów jest nawiązaniem do państw powstałych po upadku Imperium Rzymskiego. W wierszu czwartym czytamy: A ogon jego zmiódł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dzieci. Ogon jego. Na temat Szkodliwości działania ogona czy ogonów. Czytaliśmy już w dziewiątym rozdziale w wierszu dziesiątym. Omawialiśmy to zagadnienie. Sięgaliśmy do starotestamentowego tekstu, który i tutaj uwidoczniłem, gdzie prorok mówi, że fałszywy prorok jest takim ogonem a więc kłamliwe i podstępne działanie smoka, szatana. Już wcześniej jako Lucyfera tam w niebie spowodowały, że jedna trzecia część gwiazd niebieskich, a gwiazdy niebieskie, to ci, którzy przynależą do Boga w biblijnej symbolice. Odwołujemy się tutaj do tekstów w ósmym rozdziale Księgi Daniela. W Apokalipsie w ósmym rozdziale, w dziesiątym tekście o tym była mowa, w dziewiątym tekście. U Izajasza ten tekst, który już wcześniej wzmiankowaliśmy, ale tu jest powtórzony z historii, z opisu tego buntu Lucyfera w niebie z XIV rozdziału, to aniołowie. W księdze Ioba mamy tę wzmiankę. To również w Nowym Testamencie przywódcy ludu Bożego na ziemi. Apokalipsa, pierwszy rozdział. Wierz dwudziesty nas o tym informuje Smok chce pożreć dzieci niewiasty Wiemy że wtedy kiedy niewiasta urodziła syna kiedy pojawił się na tej ziemi mesjasz to smok posługiwał się tą władzą która wówczas panowała imperium rzymskim To była ta rzeź niemowląt w Betlejem o której możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale, w pierwszych osiemnastu tekstach. To dziecię, demon chciał zniszczyć zaraz po urodzeniu. Ale Bóg chronił to dziecię i Mesjasz żył na tej ziemi ponad 30 lat, a następnie wstąpił do nieba. Wojna rozpętana w niebie pomiędzy szatanem i bogiem przeniosła się na tę ziemię. Opisane jest to w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Losy niewiasty i świata są zależne od wyniku tej walki. W walce tej w rozdziałach od 12 do 14 w Księdze Objawienia pojawia się siedem tajemniczych postaci niewiasta, o której już mówiliśmy, trzy negatywne postaci: smok, z którym już mogliśmy się zapoznać, zwierzę z morza i zwierzę z ziemi. Ale też trzy pozytywne postaci, które są nam przedstawione. To Michał, baranek i syn człowieczy. I rzecz Niesamowita, To są trzy różne odsłony, walki ze smokiem, odsłony walki naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa z tym wielkim prześladowcą Boga i Jego ludu. Jak mówiliśmy dzieciom, syn czy chłopczyk, tak nazwany, to Jezus. Jezus, który będzie rządzić wszystkimi narodami laską żelazną, to nie jest tylko tutaj ten tekst w Apokalipsie, już w psalmie drugim o tym możemy przeczytać. Smok, szatan i jego ludzkie narzędzia w tamtym czasie to był pogański Rzym, to był król Herod i jego nieudana próba w Betlejem, opisana w Ewangelii Mateusza. Ten tekst nam się tutaj powtarza. Diabeł nie wskurał nic. Chrystus jako zwycięzca odszedł z tej ziemi, wstąpił do nieba. To dziecię zostało zabrane do Boga i jego tronu. Tak ten opis nam Sygnalizuje to w niebo wstąpienie, które opisał Łukasz w Księdze Dziejów Apostolskich w pierwszym rozdziale, w wierszach 9 i 10. Podsumujmy to, o czym mówiliśmy do tej pory. Jedno jest pewne. Apokalipsa rozdziały 12 do 22 to nie opowieść o zwierzętach czy o ludziach tylko ale o relacjach o relacjach pomiędzy ludźmi a Bogiem Bogiem a ludźmi szatanem a ludźmi Księga ta opisuje walkę odwieczną walkę Chrystusa z szatanem Walkę, która toczy się o zbawienie każdego człowieka, każdego z nas. Treść apokalipsy w tej części dotyczy relacji międzyludzkich, a także relacji, jakie ludzie mają ze swoim Stworzycielem, Bogiem. Po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa szatan ukierunkowuje całą swoją złość na niewiastę, na Kościół. Kościół wierny Jezusowi Chrystusowi. Treść apokalipsy w tej drugiej części dotyczy właśnie tej walki. Zagadnieniami tymi będziemy się zajmowali już na najbliższym spotkaniu. To jest dwunasty rozdział, od wiersza szóstego do siedemnastego. O naszych indywidualnych i grupowych wzajemnych relacjach. I zachowaniach inspirowanych przez wewnętrzne i zewnętrzne nastroje oraz oddziaływanie mocy zła i dobra ze skutkami sięgającymi wieczności. Tym się zajmiemy na najbliższym spotkaniu. Gdyby nie Apokalipsa, nie wiedzielibyśmy nic na temat celu. I sensu życia w tak klarowny sposób wyłożony, jak to zostało uczynione. Obserwując ten wielki bój, przedstawiony w Księdze Objawienia, dowiadujemy się faktów dotyczących działania istot pozaziemskich we wszechświecie, istot, które zainteresowane są nami, ziemianami. To nie są ufolutki, istoty doskonałe, aniołowie, które razem z Chrystusem czynią wszystko, by nas uchronić od zła, od grzechu, od wiecznej śmierci. Poza Biblią, z żadnego innego źródła nic o nich nigdzie byśmy nie wyczytali i nie dowiedzieli się o istnieniu takich rzeczywistości. Jedną z ważnych problemów wynikających z ideologii sekularyzmu, który dzisiaj jest bardzo modny, jest to, że pozostawia ta ideologia człowieka bez możliwości rzetelnego poznania wszechświata i zainteresowania wszechświata nami. Nie masz pojęcia, skąd się tutaj wziąłeś. Nie masz pojęcia, Dokąd zmierzasz? Nie masz pojęcia o tym wszystkim, co dzieje się tam, ponad rozgwieżdżonym niebem, a co dotyczy Ciebie i co ma wpływ na Twoje życie, tutaj i teraz, a również w wieczności. Księga Objawienia otwiera nam oczy na otaczającą nas. Rzeczywistość, której nie widzimy wzrokiem tym fizycznym, ale wzrokiem duchowym. Człowiek, który jednak poznał i zrozumiał, i uwierzył przesłaniu Księgi Objawienia, wie na pewno, że to wszystko się dzieje i co się dzieje na tej Ziemi jest jedynie, a z drugiej strony, aż częścią. Przeogromnej rzeczywistości, tej wielkiej konfrontacji i boju, który rozgrywa się w całym wszechświecie. To niesamowite, że jako mieszkańcy tego globu możemy mieć konstruktywny udział i wkład w rozstrzygnięcia w wymiarze całego wszechświata. Świadomość udziału w czymś tak przeogromnym, tak wielkim tak ważnym i trwałym ma olbrzymi wpływ na osobiste życie każdego z nas przecież to sam bóg zaprasza nas do współudziału w tym jakże ważnym przedsięwzięciu wielkim boju z szatanem aby uratować życie wznieśmy nasze serca podzięce do Boga. Ojcze niebieski, wchodząc w lekturę dwunastego rozdziału objawienia, zaczynamy dopiero rozumieć, że nasze codzienne zmagania są niczym w porównaniu z walką, która toczy się o nasze zbawienie. Walką, w którą wprzęgnięte są potężne pozaziemskie siły i moce, zarówno mroku, jak i światła. Jest to walka, w którą Ty sam jesteś zaangażowany i Ty jesteś zwycięzcą. Jezu Chryste, Ty na krzyżu zwyciężyłeś już smoka. Ty zagwarantowałeś zbawienie każdemu, kto w Ciebie uwierzy. Proszę, abyś dopomógł każdemu i każdej z nas wiernie pełnić te zadania, które wiążą się z naszą. Osobistą postawą po stronie prawdy, po stronie sprawiedliwości. Proszę, byśmy wyczuleni na Twoje, Jezu, prowadzenie nas w tym boju o wiarę raz świętym podaną. Proszę, abyśmy byli świadomi faktu, że każde nasze zachowanie, tutaj i teraz, ma znaczenie i wielki zasięg. Nie tylko dla życia tutaj, ale kiedyś z Tobą, w wieczności. Dziękuję Ci, Boże, za to wszystko, co trudno mi sobie wyobrazić, ale Ty jesteś tego autorem i Ty jesteś tego wykonawcą. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci za to wszystko. Amen. Dziękuję mu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie będzie miało tytuł Wojna w niebie i na ziemi. Rozważać będziemy 12 rozdział od wiersza 16 do końca rozdziału. Do usłyszenia.